Dlaczego kanclerz Niemiec może pozwalać sobie na tak dużo, a premier się cieszy? Biden znowu zabiera głos po debacie z Trumpem. Co takiego miał na myśli? Ryszard Terlecki nie wytrzymał. Takich emocji to dawno już nie było. A na koniec nieciekawa sytuacja Polaka w Niemczech. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam podziękować za wczoraj, że tak licznie byliście o 21 w naszym formacie specjalnym. No i tak jak mówiłem, w związku z licznymi reakcjami na ten format, dzisiaj wypuścimy kolejny. I tak będziemy codziennie wypuszczać o 21 format specjalny, taki bardziej reportaż na jeden konkretny temat, gdzie przyglądamy się jednemu tematowi tak bardziej konkretnie, analitycznie. Zapraszam serdecznie, codziennie godzina 21. Jeśli nie widzieliście wczorajszego filmu, link macie w opisie, a o 21 będą codziennie wchodzić właśnie zupełnie nowe filmy na różne tematy. Możecie te tematy nam podsyłać najlepiej właśnie w komentarzach do tamtych filmów, do najnowszego filmu specjalnego, no to wówczas będziemy je po prostu mieli na bieżąco aktualizowane i na takie tematy będziemy starali się robić właśnie materiały. Dzięki serdecznie za aktywność. Pamiętajcie, widzimy się codziennie poza 6.30, 18.00, jeszcze o 21.00. Lećmy z pierwszym tematem. Szanowny panie premierze, drogi Donaldzie, cieszę się bardzo. Wizyta kanclerza Scholza w Warszawie przyniosła nieoczekiwane rezultaty w kwestii długotrwałych negocjacji finansowych między Polską a Niemcami. Premier Donald Tusk i kanclerz Olaf Scholz omówili propozycje dotyczące wspólnych inicjatyw historycznych oraz wsparcia dla osób dotkniętych wydarzeniami sprzed wielu dekad. Kanclerz Niemiec przedstawił koncepcję stworzenia polsko-niemieckiego centrum dialogu, które miałoby służyć jako przestrzeń do refleksji nad wspólną historią obu narodów. Dodatkowo strona niemiecka zaproponowała program wsparcia dla osób, które doświadczyły trudności w czasach konfliktu światowego. Premier Tusk wyraził umiarkowane zadowolenie z tych propozycji, podkreślając jednocześnie, że żadne gesty nie są w stanie w pełni zrekompensować strat poniesionych przez Polskę. W trakcie rozmów poruszono również kwestie interpretacji prawnej wcześniejszych ustaleń międzynarodowych. Premier Tusk zasugerował, że mimo formalnych decyzji podjętych w przeszłości istnieje przestrzeń do dalszych dyskusji na temat konsekwencji historycznych wydarzeń. Podkreślił również znaczenie niemieckiego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa kontynentu europejskiego jako ważnego elementu budowania wzajemnych relacji. Spotkanie liderów Polski i Niemiec wywołało mieszane reakcje wśród obserwatorów sceny politycznej. Niektórzy analitycy zwracają uwagę na potrzebę kontynuowania dialogu w celu osiągnięcia satysfakcjonujących rozwiązań dla obu stron. Inni podkreślają, że kwestia wzajemnych rozliczeń historycznych pozostaje otwarta i będzie przedmiotem dalszych dyskusji w przyszłości. Dlatego występujemy we wzajemnej obronie. No i ciężko nie nazwać Donalda Tuska obecnie nikim innym jak pionkiem Olafa Scholza. Co nie powie kanclerz Niemiec, to też nasz premier przyjmuje z pełną pokorą i uniżeniem. Nieważne, czy by mu to pasowało, czy nie. Może jemu i pasuje, ale Polsce już niekoniecznie, bo raczej mówienie o tym, że no, różnimy się w interpretacji historii, jeśli mowa o faktach tak bolesnych dla Polaków, nie jest do cholery czymś dyplomatycznym, zwłaszcza właśnie dla Polaków. Jeżeli mówi to premier, bo wiecie, my możemy sobie mówić, że te zrzeczenie się reparacji w 52 czy 53 niekoniecznie było prawomocne z tego względu, że to był rząd pod okupacją. Wiecie, jak macie przystawione coś do głowy i musicie coś podpisać, no to niekoniecznie to jest zgodne z prawem, nie? I sąd to zakwestionuje. Taka umowa nie jest wiążąca wówczas, jeśli zostaliście do tego zmuszeni. Jednak teraz, kiedy mamy premiera wybranego przez Polaków dopiero co i on się teraz zgodzi swoim całym afiszowaniem się tym, że on chce mieć dobre relacje z Niemcami i jemu zależy na moralnym przyznaniu się Niemców do winy, no to już może być z tym problem, no bo jednak Polacy sami sobie go wybrali. Nie mówiąc już o dobru Polski, bo to jest temat,
Tuskowi bardzo daleki. Jak to jest jednak możliwe, że na stanowisku premiera mamy osobę, która nie umie zająć się interesem naszego kraju? No, jakoś tak wyszło. Lud przemówił. Najlepsze jest to, że zarówno Tusk, jak i Prawo i Sprawiedliwość działają na naszą niekorzyść. No tyle, że Tusk wcale się z tym nie kryje, a PiS jako tako próbuje to ukrywać. Bo przecież to właśnie można tutaj przytoczyć fakt jeszcze z 2006, kiedy to pani Anna Fotyga, czyli ówczesna minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, została zapytana wprost o sprawę domniemanego zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec z 53. Co wtedy odpowiedziała? Stanowisko polskiej doktryny prawa międzynarodowego w przeważającej mierze jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec. W latach późniejszych rząd polski wielokrotnie stwierdzał, że problem realizacji uprawnień reparacyjnych Polski od Niemiec jest zamknięty. Straszne, po prostu jest to straszne, co ta pani mówi. Następnie powiedziała, że podpisała coś, że ktoś jej chyba podsunął, no możliwe, że podpisała dokumenty, w którym się zrzekła, no ludzie. Mogę pocieszyć was, że nie istnieje żaden formalny dokument, który potwierdziłby uchwalenie takiej, a nie innej decyzji. No, podobno nie ma takiego, podobno. Jak widać, zdania wśród polityków odnośnie reparacji są podzielone, ale wszyscy idą w kierunku tego, żeby nikt tam nic nie płacił. Od początku byłem jednak świadomy tego, że Tusk niczego z Scholzem nie ugra. Niestety miałem rację, choć chciałbym się w tej sprawie naprawdę mylić. Co będzie dalej? Zapewne reparacji nigdy nie ujrzymy na oczy, bo nie mamy przy rządzie kompetentnych osób, które by nam to załatwiły. Tak samo jak chodzi o obiecany dom polsko-niemiecki, o którym też niedługo pewnie każdy zapomni lub tam będzie przedstawiona historia właśnie w sposób taki, jaki są Niemcy. A teraz zobaczmy może, co się dzieje u Bidena i jak w zasadzie dziadek się trzyma. So folks know these resources are available to them and anyone who needs them. You got, I was telling the group who briefed me earlier. Joseph R. Biden Jr. skomentował swój udział w telewizyjnym wydarzeniu dyskusyjnym z Donaldem J. Trumpem. Obecny przywódca Stanów Zjednoczonych, starający się o kontynuację swojej roli, przyznał, że jego występ nie był optymalny. Biden wyjaśnił, że intensywne podróże międzynarodowe wpłynęły na jego stan podczas wydarzenia, mówiąc: byłem bliski utraty świadomości na scenie. Przywódca zaznaczył, że nie jest to usprawiedliwienie, a jedynie wyjaśnienie sytuacji. Wspomniał również o zmaganiach ze stanem zdrowia w dniu wydarzenia. Pomimo tych trudności, Kamala Harris wyraziła swoje poparcie dla Bidena, podkreślając ich determinację, wydarzenie dyskusyjne Biden-Trump, które miało miejsce 27 czerwca, spotkało się z mieszanymi reakcjami obserwatorów politycznych. Wielu komentatorów określiło występ obecnego przywódcy jako poniżej oczekiwań. W środowisku demokratów pojawiły się głosy sugerujące, że Biden powinien rozważyć odstąpienie od dalszego ubiegania się o najwyższy urząd. Redakcja wpływowego dziennika z Nowego Jorku wyraziła opinię, że Biden powinien rozważyć rezygnację z ubiegania się o drugą kadencję. W ocenie dziennikarzy determinacja Bidena do kontynuacji jest ryzykownym posunięciem. A najlepszą decyzją w obecnej sytuacji byłoby odstąpienie od dalszego ubiegania się o najwyższy urząd. Warto przypomnieć, że kluczowe wydarzenie wyborcze w Stanach Zjednoczonych odbędzie się 5 listopada. Jak wszyscy wiemy, debata z Trumpem nie należała do jego udanych. Tutaj co prawda Donald Trump by może tego nie powiedział, to i tak zapewne byłoby to lepsze od słów Joe'ego Bidena, jakby milczał. Wszystko za sprawą postępującej choroby obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, której choć zawsze zaprzeczał i on, i Biały Dom, teraz sam powoli przestaje się z tym kryć. To znaczy kryć, no bo od dawna było się ciężko z tym kryć. Jest to raczej niewykonalne. Bardziej chodzi o przyjęcie tego do siebie i potwierdzenie słów ludu w tej sprawie. Chodzi oczywiście o jego demencję i ogólnie postępujące prace starzenia się, a nie... Chwila, moment, skłamałbym. Biden faktycznie potwierdził, że prawie zasnął na debacie, ale podkreślił, że jest to spowodowane jego ciągłymi podróżami. No, czyli nic z przyznania się do choroby, o której i tak każdy już wie. Może gdyby obecny prezydent się do niej przyznał, to przynajmniej odszedłby na emeryturę z godnością, a tak to zapewne przegra i tak listopadowe wybory, przy okazji się ośmieszając, przecież jak mogliśmy się dowiedzieć z czytanego artykułu, nawet The New York Times, który także możecie kojarzyć, wezwał Bidena do
rezygnacji z ubiegania się o jego drugą kadencję, a to przecież New York Times cały czas go wspierał w tej kampanii. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się to wszystko dalej, bo listopad co jak co jest coraz bliżej, a propos wyborów, to no, choć miało to nastąpić, to w dalszym ciągu nie został wybrany marszałek Małopolski. Podczas ostatniego zgromadzenia w małopolskim sejmiku doszło do nieoczekiwanych wydarzeń. Pomimo wielokrotnych prób nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie wyboru nowego przewodniczącego regionu. Łukasz Kmita, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie uzyskał wystarczającego poparcia wśród zgromadzonych. Podobny los spotkał Piotra Ćwika, pełniącego funkcję w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Atmosfera podczas obrad była napięta, co doprowadziło do wymiany zdań między uczestnikami. Ryszard Terlecki, reagując na wypowiedź Józefa Gawrona, użył mocnych słów, sugerując, że jego zachowanie nie przystoi powadze zgromadzenia. Incydent ten pokazuje, jak emocjonujące mogą być obrady dotyczące kluczowych decyzji regionalnych. Interesującym aspektem głosowania było oddanie 20 głosów w sposób, który nie pozwolił na ich uwzględnienie w oficjalnych wynikach. Sytuacja ta wzbudziła spekulacje na temat możliwych zmian w układzie sił politycznych w regionie. Niektórzy obserwatorzy sugerują, że może to zwiastować nowe sojusze między dotychczasowymi przeciwnikami politycznymi. Jeśli do 9 lipca nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie wyboru nowego przewodniczącego, region może stanąć przed koniecznością przeprowadzenia nowej procedury wyborczej. Kolejne spotkanie zaplanowano na najbliższy czwartek, co daje nadzieję na rozwiązanie obecnego impasu. Sytuacja ta podkreśla złożoność procesów decyzyjnych w polityce regionalnej i wagę umiejętności osiągania kompromisów. To, co się tam działo, brzmi jak jeden wielki kabaret. Tylko czy sprzedają gdzieś bilety? Bo jak tak, to chętnie przyjdę się pośmiać na żywo. Serio, aż 20 nieważnych głosów? Czy to nie jest przypadkiem większość? I to są politycy, ludzie zaznajomieni z branżą. Wierzyć się serio w to nie chcę. Ciekawe, czy na kolejnym zebraniu także nie podejmą żadnych decyzji. A może będzie jeszcze więcej nieważnych głosów? Zresztą spójrzcie sobie na skład tego sejmiku. Gawron, który jest zawieszony, kłócący się z rozemocjonowanym Terleckim, jakieś okrzyki w tle i masa nieważnych głosów. Myślałem już, że takie rzeczy to tylko w filmach, ale zapomniałem, że żyjemy w Polsce, w której tego typu sytuacje to norma. Naprawdę czasami człowiek tak sobie myśli, zastanawia się, czy przypadkowo wzięty z ulicy biznesmen nie byłby lepszym politykiem niż większość z tych obecnych. No ale może przejdźmy już do ciekawostki dnia. Zbigniew Kozubiński, 29-letni obywatel Polski, doświadczył niepokojącego incydentu podczas powrotu z pracy w Krefeld na terenie Niemiec. Mężczyzna, który planował dotrzeć do Gniezna, gdzie oczekiwała na niego matka, został nieoczekiwanie poproszony o opuszczenie pojazdu w miejscowości Federsdorf, Vogelsdorf pod Berlinem. Kierowca, zaniepokojony stanem pasażera, który nosił ślady wcześniejszego incydentu fizycznego oraz spożywał napoje o podwyższonej zawartości procentów, podjął decyzję o przerwaniu jego podróży. Okoliczności zniknięcia pana Kozubińskiego budzą poważne obawy rodziny. Według relacji świadków, mężczyzna był widziany w pobliskim supermarkecie, gdzie zwrócił się o pomoc do personelu. Jedna z pracownic rozpoznała go na podstawie fotografii i potwierdziła, że zaproponowała mu wsparcie. Jednakże pan Kozubiński ostatecznie oddalił się w kierunku pobliskiego terenu zalesionego, gdzie prawdopodobnie spędził noc. Ostatni kontakt z panem Kozubińskim miał miejsce, gdy komunikował się ze znajomymi, informując ich o swoim położeniu. Od tego momentu jego telefon przestał odpowiadać, a wszelki ślad po nim zaginął. Matka zaginionego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, rozważając różne scenariusze, włącznie z możliwością, że jej syn mógł utracić pamięć lub znaleźć się w sytuacji ograniczającej jego swobodę. Funkcjonariusze organów ścigania z Gniezna apelują o pomoc w odnalezieniu pana Kozubińskiego.
osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat jego obecnego miejsca pobytu proszone są o niezwłoczny kontakt z dyżurnym jednostki policji w Gnieźnie lub o skorzystanie z numeru alarmowego. Rodzina i służby nie ustają w wysiłkach mających na celu ustalenie losu zaginionego mężczyzny. Odnoszę wrażenie, że coraz więcej mówi się o zaginięciach ludzi i de facto dzieje się to na całym świecie. Od dawien dawna ludzie wyjeżdżają za granicę i już nie wracają. Trochę to przerażające, a są przecież także sytuacje, że ktoś wyjdzie tylko do pobliskiego sklepu, nie mając nawet planu gdziekolwiek wyjeżdżać, a zostanie uprowadzony. Jest masa filmów, zarówno dokumentalnych, jak i fabularnych, przedstawiających tego typu sytuacje i mimo zakazu w większości krajów handel żywym towarem jest nadal powszechny na świecie i nie trzeba sięgać daleko, by usłyszeć trochę na ten temat. Oczywiście nie musi zawsze to być akurat to. Niektórzy mają także jakieś prywatne porachunki lub trafią zwyczajnie na nieodpowiednich ludzi w nieodpowiednim czasie. W każdym razie odpowiednim czasem dla nas wszystkich będzie 21 każdego dnia, również wczoraj. Jeżeli nie oglądaliście, koniecznie wbijajcie, link macie w opisie. No i codziennie o 21 będzie wychodził film specjalny, reportaż na jakiś jeden konkretny temat. Zajrzyjcie, sprawdźcie koniecznie tę serię, jeśli wam się podoba, udostępnijcie, albo po prostu obejrzyjcie, to naprawdę robi bardzo dobrze na algorytmy. Widzimy się o 21. Dzięki.